TVP Info, czas na prognozę pogody. Celestyna Grzybyta, dzień dobry. W Warszawie dzisiaj słońca nie brakuje. No i co ważne, także jutro tutaj będzie bardzo dużo błękitnego, pogodnego nieba. Właśnie na północnym wschodzie w poniedziałek ma wciąż dopisywać taka słoneczna, przyjemna aura, a na pozostałym obszarze niebo nieco się zachmurzy. Wszystko dlatego, że będzie przemieszczał się nad nami front atmosferyczny. Ten front będzie chłodnym frontem, ale zanim napłynie delikatnie łagodniejsza masa powietrza z nad Bałtyku. Tak więc ostrzegamy na początek, że noc będzie, w zasadzie uspokajamy, że noc nie będzie mroźna w wielu miejscach, wręcz ta noc ciepła. Już nie ma mowy o tak niskich wartościach, jak to było minionej nocy. W ciągu dnia ten front będzie się zaznaczał jeszcze na południu i na zachodzie. Tutaj więcej chmur, miejscami może popadać słaby deszcz bądź mrzawka. Wystąpią także zamglenia w Polsce, zwłaszcza zachodniej i południowej o poranku. A właśnie na północnym wschodzie, aż po Mazowsze, ziemię łódzką, Pomorze Gdańskie, będzie słonecznie. Tutaj będzie się umacniał wyż. Chłodno, od 7 do 13 stopni to maksymalna temperatura. Na barometrach w Warszawie 1018 hektopaskali i ciśnienie po spadku zacznie znowu rosnąć. Wiatr na zachodzie zachodni słaby, na wschodzie północny umiarkowany. We wtorek też ma być całkiem sporo słońca, przy czym nieco większe zachmurzenie utrzyma się na krańcach północno-wschodnich. No a o poranku w wielu miejscach mogą pojawić się mgły i niskie chmury. Temperatura od 9 do 13 stopni na zachodzie. W środę powinno być bardzo słonecznie, wręcz w wielu miejscach bezchmurnie. No i dość ciepło, bo w tym słoneczku na pewno będzie cieplej niż te wskazania, które mamy na naszych mapach. To są wskazania w cieniu. W słońcu zdecydowanie cieplej, przy czym ostrzegamy, że w tym tygodniu noce w wielu miejscach będą przynosiły przymrozki. Tylko ta nadchodząca ma być tak ciepła. Do zobaczenia.